Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiejszy dzień rozpoczynam o godzinie 9, umalowana, ubrana, wykąpana w kolczykach i w pełnej gotowości, ponieważ wybieramy się do cedrowych. Tam a propos z tyłu stoi kroniczka cedrowych. Lećmy, jedziemy, ślisko, nie fajnie. Coś tu się dzieje, ale nic, to czapeczka będzie na głowie. Także podróż rozpocząć czas. Mam nadzieję, że będzie fajnie, że będzie można ponagrywać. Kotek śpi, zaraz wam pokażę, jak kotek śpi. Kotki są słodziaki. Najczęściej ponuro, zimno. Na jazdy niezbyt, ale jak trza, to trza. O, tu przynajmniej światła nie łapie. Słonecznego, dziennego po prostu. I trochę widać mnie. Sobota. Powinno się spać do 12 w piżamie. Nic z tego. Ale myślę, że będzie ciekawie. W ogóle to lecimy sprawdzić hotel, w którym będzie miał miejsce zlot. Zamówić miejsca. Zobaczymy, czy są warunki, sale i takie tam różne, podobno są, także będzie się działo. A okolice ładne, aż miło jechać. Moje nowe auto wiozą. Ale zobacz, no odcień lakieru, czy jest ale odpowiedni? Ale no prawie jest odpowiedni, bo powiem ci, że może takie ciemniejsze bym no to wybrała, do tych turkusowych wycieraczek będzie pasował. A do turkusowych zawsze. No czerwień turkus, tak. Moje auteczko. No ładny. No ładny. Tak na letnie wypady, nie? Tak, nie, tak, bo przecież pudeł tym nie powiozą. No, no nie, tak. No ja te dalsze do tego dżepa. Dżepa, tak. Z prezentem. Wtedy ja mogę iść na prawko. Takie małe malucha można zawsze. No, idealnie tak na krótko. No, bardzo ładne. Ale naprawdę. I to jedzie. Taki stary traktor. Ojej. No. Silnik od kosiarki. Super. Cały czas jedziemy. Droga zwana pokrętną. A widoki śliczne. Słoneczko nam wyszło. To już od razu ziemia ładniej wygląda. Zatrzymaliśmy się po drodze w sanktuarium świętej Anny. Może być zamknięta, ale drzwi zawsze warto zobaczyć. Krużganki, o, ale zapach. Tam był kioseczek. Ten zapach jest taki no. Z tej chlizny. No. Zapach z tej chlizny jest zacny. No teraz już nie wiem. Ale za to jakie piękne mogą być zdjęcia na takich krużgankach. Nie no, naprawdę. Puch hrabiosków. I szlachetnie. Trzeba zrobić tarota w podróży. Tam tutaj, do ucha, a ja pójdę tam, zobaczymy, czy będzie słychać, jak będę szeptał ci. Eksperyment. Jeszcze raz. Ale ty piszczysz, nie szepczesz? Nie, nie, bo bardziej się z tej strony. No, ale tak być, a poczekajcie, stanie miałek. Ale stanie. Bo ciepło, no. Poczekaj, jakieś proste słowo, poczekaj szczerze. Dobra. Tak. Jeszcze raz, byłoby, ale byłoby dla ci. Mapa. Leci! Ziemiołek, dawaj, ja też chcę słyszeć. Szepczę, tylko że nie wiem co, ale słychać, tylko że nie wiem co. Tak, no. Ale leci. Tak.
Super. Gadamy do ścian. Czy ja muszę zrobić tarota w tym? W Bolonii jest jedna, jedyna taka brama, się nazywa Brama Szeptów i ona właśnie... Ale to i możesz... mnie gdzieś prowadziłeś w Łodzi. W Łodzi też jest. Tam przepytaliśmy, też coś było, też fajnie. Dobra. Nie wiem, gdzie oni poszli, zostawili mnie i tyle ich widziano. Ale... Do środka? Otwarte? Czy nie? Są w środku. Ale jakie drzewo. A, muszę sobie zrobić śliczne zdjęcia. Bo tu jest w ogóle ładnie. Zobaczymy. Czyli jednak... Jednak! O Jezusie Nazarejski. Hej grupo. Hej grupo. Drzwi to świetne. O, nie widzę jej. Jak to nazwałaś? Anna Samotrzeć chyba, wiesz, że są właśnie trzy boginie. Babka, matka i córka. Zimno w piorun. Zimniej niż zimno. No właśnie, Samotrzeć. No. Czyli pamiętałam, a tu ją mamy, zaraz wam pokażę. Samotrzecia. No, że trzy bogienki, nie? Że wiesz. I to jest tak jak są te. O! Matka, babka i dziecko. Nie? Młode. To jest właśnie w ten trój. Zapiszę na górę u suficie. Nie chciałam tu zostać. Zamawiać. Trzymasz? Mam zajęte. Wyjdźmy, wyjdźmy, wyjdźmy. Wyjdźmy. Wyszliśmy. Panika, no to zimno było. To byś tak do rana... No oczywiście, do rana byś nie dotarł. Co ty? Ale w ogóle pięknie, krużganki cudne, nie? No. Matka, babka, córka. Bliżej mamy? Bliżej. A my jesteśmy w miejscu, gdzie prawdopodobnie będzie zlot. Tam już ogórowanie lekkie. A tu hotelik. O, hotelik, no. Hotelik. Później torby. Co się dzieje? No, proszę, już się tam w ogóle. O, jaki śliczny jestem. Mimiuki, nawet Boże, się przestraszyła. To ten odstraszający. To jest, może być ze zwierzętami, weź. Super, no. Po ludzku, ludzki. Bardzo fajny pan. I nikt nie stoi 5 zł. I taki młyn będzie, słuchajcie. Właśnie mnie tak się rozmazuje. Nie, gdzieś jakbyś sobie guzę robił, nie? Tak, ja mam guzę od życia. Także hotelik będzie zacny. Podoba mi się. Tak. Bardzo fajnie. Także zamawiamy. Bardzo mi się podoba. Jutro pogadamy. I facet od razu pierwszy, zobaczcie, kiedy jest pierwszy. Bardzo. I od razu wiedział, kto. Dziwne, ciekawe czemu. I górki, i piękne tereny. Będziemy mieli na zlocie. Także tak, myślę, że bardzo fajnie. Wesoły autobus i znowu jedne tereny. A tutaj jechaliśmy gdzieś do tej bramy twardowskiej, a w ogóle będzie co robić. O, proszę bardzo, jakie skały. No to jest twardowski. No, chyba. Nie. Oceniły, nie ma bramy. Nie. Ale takie skałki. Nie? Ale skałki są. Cudne. Niedaleko tu mieszka. I żareczki, żareczki, żareczki. Jakie piękne światło jest, aż się chce robić vloga. A
Mamy w Żarkach już i będziemy teraz zwiedzać gościniec jurajski. Także zobaczymy co i jak. Podobno dają coś do jedzenia. Ale ładnie jest. Ładnie. O, Pieskowa Skała jest na zdjęciu, zaraz wam pokażę. A nas wam pokażę knajpka. Taka ma od knajpka. Katarzyna w knajpce to zawsze zacnie, Grzegorz poszedł na Google, Dorota i Pieskowa Skała. Coś w kucharkach. Kucharki, dobra rzecz. Jakieś takie te. Tak, fajny, fajny budynek, bo ma takie zacierane mury. Tak, poczekaj, bo mi się nie fokusuje strasznie. O, już teraz mam. Aha, czyli takie takie dla oferty. Dzieci można no. Też fajnie przyjechać. Mury, no. Żarki na weekend. Przykłada zabawa, edukacja. Dzisiaj ja nie prowadzę, proszę bardzo. Jest po południu, po pierwszej, żeby nie było. Wszyscy kawy, kultura, grzeczność. A ja z piwem korzystam, korzystam. Tak, a tu mamy danie nasze. Przepraszam, frytkowe. Pani Anna, pozwolę sobie pani podać. A wezmę, pozwolę sobie wziąć. Nie wiem, ale od razu mi się te burgery, tam się przypomniał Aleksander. A, nawet łapię, bo my jesteśmy już u chłopaków cydrowych. W kuchni. Grzegorz. Tak. I wybieramy się. O! 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 Gabryś nas załatwił. Teraz będę błagać, bo już z go po oczach dało. Ale chciałam wam pokazać, jakie mają fajne przy wejściu te. Wiesz co, dobrze było teraz. Bardzo dobrze. O! Jesteś lepszy niż operator filmowy. Idę pokazać wam fajną rzecz. To wam chciałam pokazać. Ni mniej, ni więcej, tylko lusterko na wejściu i powitalne kadzidło. Cudne są. I ręce, które leczą. Ale kociołek to jest wybitny. Potrzebują takie małe właśnie, co muszę go z cedrem pozamówić. Cedrowe. Żeby mam cedra i żeby kwiat. Musicie nam coś doradzić. Musicie nam doradzić. Dwie pizze, wydaje się, że z pewnością nam starczą. Myślę, że tak. Dwa razy anti. Deska. Wyjedzoną deskę warzyw. Warzyw. Kota. Cześć kota! Jako jest mu ładno! Cześć kota! Prezesina. Prezesina. Najważniejszy, tak, element. Tak, to powiedziałaś. Kieliszek na długie. No. Zależy do czego. No, absolutnie tak. A co to? Na jego ostatnim wyjście to jeszcze nie było w ogóle towarów rozkładanego. No tak, pustawo, nie? No. Teraz. Proszę bardzo, teraz towary, mydła. Na koniec roku robiliśmy...
Poczekaj. Takiego biednego smoka. Oddał, to miał okres. Miał okres, no. Ziemia, ale. Gdzie są małe te? Multum buteleczków. O! Cedrowy. Znak? No. Piękne, nie? Piękne. No i oczywiście gargulec. Ja właśnie mówiłam Grzesiowi, żebym gargulce załatwił. O, no. Potrzebuję mieć gargulce w domu. No. O, jest w gargulce, widzisz? No. Nadia! Zachwycają się gargulce. Magda z Adrianem, bo Adrian mi na prezent. O, no, uroczy gargulec. No, super szufladki. Tam są takie... Dużo szufladek ślicznych. Co to mamy? Oliban, czyli Boswellia serrata. Odmianę indyjską. No, właśnie dlatego Gabrysia tak cenię za to, że za ten profesjonalizm. Tak, że chodź, tak, tak, tak. Jak Indie, to India, tak. Ekwador, to Ekwador. Dokładnie. Jak szuka czegoś, to nie tam, że o, Niemcy tutaj, nie, to... Okej. Okay. Czujecie nie sól? Bumerang świetnie chodź. My z naszej krwi mamy pięć. No, ale fajne, żarowe. Jest, takie piękne. Śliczne, nie? I teraz ta może iść tu i będzie bezpiecznie. A to w Polsce jest w ogóle? Tak, tak. A myślałam o tym. Ligę. Ja często tak mówię. Ambient.